Natomiast jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, no to już w ogóle jest apogeum, ponieważ Trybunał Konstytucyjny jest tak usadowiony konstytucyjnie, że jest to organ całkowicie niezależny. I on nie podlega, nie ma jakby zwierzchnictwa zarówno władzy ustawodawczej, jak i władzy wykonawczej. I teraz no nie wyobrażam, już pomijam to, że kompletnie, całkowicie bezprawne byłoby poprzez uchwały likwidowanie, jak tak kolokwialnie niektórzy mówią, Trybunału Konstytucyjnego, jakby tworzenie kompetencji przez Sejm, władzę ustawodawczą, kompetencji, których Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie przewiduje. Każdy z nas ma swoje kompetencje i tylko w ramach tych kompetencji, zgodnie z Konstytucją, powinien funkcjonować.